Witam wszystkich. I oto jestem w dniu 16 marca 2024 przy obiekcie, który nazywa się PZW 817. Nigdy tutaj wcześniej nie byłem. No a dzisiaj zamierzam co nieco pokazać. Jestem tutaj razem z taką grupą, która organizatorem są pasjonaci podziemi. No i będzie tutaj wkrótce zaroi się od zwiedzających. Jest liczna grupa, bardzo liczna, kilkadziesiąt osób. Ja przyjechałem tutaj z wyprzedzeniem, postaram się coś niecoś nagrać. Obiekt jest bardzo rozległy. Przypomina to gruzowisko odrobinę skalą zniszczenia. Tą grupę warowną Moltkę, którą zwiedzaliśmy przed chwilą. To znaczy grupa tam jeszcze została. No i z tego, co mi wiadomo, jest tutaj możliwość zejścia niżej. No ale skala trudności tych obiektów jest tak ułożona, że każdy następny obiekt, który w dniu dzisiejszym zwiedzamy, jest trudniejszy. No i tutaj już napotkałem wejście do tej dolnej kondygnacji, która będzie na pewno zachowana w dużo lepszym stanie. A tu widać, jak to wszystko zostało siłą wybuchu przewrócone. Tu jest płyta pancerna, no nie za gruba, no bo to jest dziesiątka, grubości 10 cm. Już była wycinana. Podejrzewam, że to raczej te wycinki, to one były najczęściej robione po wojnie przez jakichś saperów albo... No nie wiem, no złomiarzy, ciężko powiedzieć. Nie będę tutaj dywagował, kto to mógł zrobić. No ale wiadomo, no złom trzeba było odzyskać. No i tyle słowa wstępu. A ja już tutaj się czołguję w ten otwór i będę filmował dalej. Natomiast część tą na powierzchniową te gruzowisko pokażę, jak już pojawią się ludzie zwiedzający. Wtedy nie będę zestresowany, że ktoś mi w obiekty wchodzi. To jest dopiero pierwszy etap wczołgiwania się. Bo żeby tam się dalej przedostać, to trzeba po prostu się czołgać. Wczołgać się tamtym oto wyjściem ewakuacyjnym. Co zaraz uczynię. Tylko tutaj się jeszcze obrócę, pokazać, jaka to jest skala zniszczenia. Widać, rura wentylacyjna cała pordzewiała się zachowała. No i już idę dalej. Szkoda, że ktoś mnie nie może nagrywać. No ale no to niestety, tak to jest, jak się nagrywa, tylko nie ma się jakiegoś pomocnika. Dobra, już wchodzę dalej. No i niestety, nawczołgiwałem się, namazałem, rozgniotłem chyba przy wyłażeniu jakiegoś ślimaczka biednego. No i taka przykra niespodzianka, czyli falstart. Ja już myślałem, że wchodzę do całej rozległej dolnej kondygnacji tego obiektu, a tutaj wlazłem do takiej po prostu mysiej dziury. No i aż mi jest tutaj głupio. No ale to dobra, to nie zarażam się, idę po prostu, to jest duży obiekt, idę szukać następnego wejścia gdzieś do dolnego pomieszczenia, także ciąg dalszy nastąpi. No i idę dalej szukać szczęścia. Przypominam, to jest PZW 817, także ta próba zakończona niepowodzeniem, ale już coś mogłem podejrzewać, bo było zbyt słabo wydeptane. Gdyby to było wejście do dolnej kondygnacji, to na pewno byłoby wydeptane znacznie mocniej. Tutaj to raczej nie mam co szczęścia szukać, bo ja wlazłem na wierzch. No też ciężko będzie oznaczyć obwód tego obiektu, bo na razie to on jest tylko punktowo zaznaczony na mapach. No ale przejdę się troszeczkę dookoła. Mniej więcej obrys na podstawie GPS-a zrobię. No i coś tam widać na pewno na tej, na warstwie cieniowania terenu lidar. Także te dwie metody w połączeniu razem ze sobą dadzą w miarę taki wiarygodny obraz sytuacji.
No i będzie troszeczkę lepiej na tych mapach ten obiekt oznaczony. Na razie to jest punkt, a przez to, że to jest punkt, to wyświetla się dość słabo. No i no niestety, tak jak podejrzewałem, moje wyprzedzenie, żeby być przed wszystkimi, okazało się zbyt małe, bo już tutaj główny organizator wycieczki prowadzi całą grupę, ale mam też szczęście, że mi zaraz pokaże, żebym do jakiejś mysiej dziury znowu nie wszedł. Nie trzeba wejść do mysiej dziury. No ja już byłem w mysiej dziurze. Tamtej czy tej? Tamtej. Szukam dolnej kondygnacji zawalonej. O, już. Jak to dobrze mieć przewodnika. Tam macie jeden korytarzyk. A do tego najciekawszego się idzie tam dalej. Można iść albo trudną trasą, albo łatwą. No i idziemy trudno. No jest, proszę bardzo. Tak, tam mamy właśnie. Tu się zachował pancerz. No i dobra, jest, są, tylko muszę podejść, bo jest symbol, jest data, który to jest rok produkcji. 1936. No dobra, ja się tutaj wrócę, żeby zrobić zdjęcie, bo teraz no nie chcę mieć przytłumionego tego filmu. Jak wszyscy tutaj ruszą, no to będzie wiadomo trudniej. No taka mała pauza na wczołganie się i będę kontynuował zaraz po zlezieniu tam na dół. Tak, przed chwilą tutaj właśnie w te miejsce zaliczyłem obsuwę i już idzie następny młody ochotnik. Uważaj, ci tu poświecę. Może swoją latarkę wyłączyć, bo to dość śliski jest ten piach, ale to akurat tutaj jest w miarę bezpiecznie. Także tak to wygląda. Tutaj już się zaludniło, niestety. Mamy bunkier nieco przytłumiony, ale tłumem ludzi. Każdy się tu dzisiaj pobrudzi. Czuję, że rymuje. Tam jeszcze jest taki mały korytarzyk. To jak kozice, ale we wnętrzu. Jak to w pracy mówią, że to jest tam. Tak. Ej, tutaj chodź! Tutaj są te dwa pomieszczenia. A widzieli? Zrobił się bambuko. No i. No i wychodzą następne osoby. Aha, tak. Także. W zasadzie te zmagania tutaj całej grupy są dużo ciekawsze niż takie filmowanie z punktu widzenia pierwszej osoby. Zobaczcie, ile tutaj trzeba się po prostu naprzyciskać. Może ja się udam teraz w ten korytarzyk, żeby pokazać, bo niestety nie zdążyłem. Na YouTubie to. Tak? Na YouTubie? Drugą. No i tak. Okej. I tu jest ten. Tu jest ten przycisk malutki. Tak, tak. No właśnie pokazuję. Tak. Dziękuję ci uprzejmie. A gdzie my teraz idziemy? Tak. No ja znowu na łatwiznę musiałem przejść pod prąd. Całe życie pod prąd, nigdy z prądem. Ale to tak zawsze jest, przynajmniej jest ciekawiej. No tam musimy iść, nie? No bo oni tam gdzieś idą przecież, nie? Tam, czy... Poszli w tamtą stronę. No ale to którędy? Ja tam jeszcze nie byłem w tamtym kierunku, ale tam jest ślepe raczej. Idzie się tam. Tu się idzie? Tak. Okej, okay, no to idziemy. Ja idę na zewnątrz. Tam jest ewakuacyjne chyba.
Zobaczcie, jakiś przewodnik z Rainbowa czy z Itaki takich atrakcji nigdy nie zorganizuje, bo powie, że tu jest niebezpiecznie. Witam panią, jak się podoba? Tak, pójdzie. Także na pewno dzisiaj pralki to będą furczeć w domach. Od razu elektrownia musi więcej prądu dostarczyć, bo jak taki tłum ludzi powłącza pranie, to mamy otwór, ten wyjście ewakuacyjne. Można tam się teoretycznie wyczołgać, bo jest, a nie, to tam raczej kot tylko przelezie. Ja pokażę, bo to jest, trzeba by się tradycyjnie odkopać, tak jak żołnierz musiał się odkopywać. No tam jest szczelinka dosłownie na chudego kota. No jeszcze idą następni zawodnicy. I pięknie, skok. Plecaki to jest największa zakała w takich miejscach. Ja też pożałowałem, że plecak zostawiłem na plecach. Dobra, jest. Tam jest, weźmiesz mój? Aż, ciekawe ile tutaj guzów dzisiaj zostało nabite, bo te pręciki tak wystają, a ja oczywiście znowu jak głupi w czapce z daszkiem. Czapka z daszkiem to jest pierwsza przyczyna nabicia sobie guza. Chyba, że się daszkiem założy do tyłu. Ale poczekam tutaj na swojego kumpla, bo już był na moltkę uwieczniony, jak się wczołgiwał. Mam nadzieję, że nie świecę po oczach. I zobaczymy następną osobę. A tam gdzie się idzie? W tamtym kierunku idziemy. Tak. Tak, bo tam trzeba się odkopać. Tam jest dla szczura taki przycisk mały. A oni skąd tam idą? Gdzie tam byli patrzeć? O, tak będzie najłatwiej. Tyłem zawsze jest najbezpieczniej. No, teraz pani, ale pani zwinna, poradzi sobie bez najmniejszego problemu. Tam nie ma nic. Dobra, to tutaj zrobię taką lekką, albo nie, jeszcze pokażę jedną osobę. Będzie na grupę fajny film. Każdy będzie mógł może siebie rozpoznać, zobaczyć. Tą nogę sobie w ten włożyć. I to jest między innymi odpowiedź na takie pytanie, dlaczego zawsze chodzę brudny. Te spodnie takie umazane, te bluzy, te buty. Tylko czyste założę i zaraz brudny. O, jest! Muszę się jakoś zachować. Tak. Jest i mistrzu. No i właśnie na tego pana tutaj czekałem tyle czasu. Może przytnę ten film, ale no po żołniersku. Te moro nie jest tak... Wiedziałem, że będzie. Ale to nie tak szybko. Tam jest, można se zajrzeć, bo to jest puste, nie? Uwaga na... No. Dobra, panie przodem. A ja idę tam zobaczyć. No i to tam zobaczyć zaraz. Dobra, to ja wychodzę już. No i jeszcze walnę może takim kurde powerem. O, pokazać. Jak to wygląda w pełnym światełku. No i koniec tego filmu. Z tego 817.